Witamy w szóstym webinarium organizowanym w ramach projektu Regionalne Pół Doradztwa Wolontarystycznego finansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Dzisiaj nietypowo, bo w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach i wyjątkowi goście, a są nimi Maciej Ziernik, prezes Centrum Wolontariatu w Kielcach i Magdalena Gwóźdź, koordynator wolontariatu. Maciej, masz ogromne doświadczenie we współpracy z trzecim sektorem. Realizowałeś wiele działań, inicjatyw społecznych, młodzieżowych. Opowiedz nam, jak zaczęły się Twoje działania z wolontariatem, Twoja przygoda, jak te początki wyglądały? Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się dokładnie na studiach, kiedy zainteresowałem się działalnością dodatkową. Po prostu chciałem zrobić coś więcej, żeby też trochę bardziej pokazać się też na rynku pracy. Taka była wtedy moja motywacja, natomiast to się z czasem zmieniło, bo tak naprawdę z tego, jak zobaczyłem, jak funkcjonuje ten sektor, jak funkcjonują organizacje pozarządowe i ten czynnik międzynarodowy, który akurat w tamtej organizacji, chodzi o organizację ISEC, który się pojawił, bardzo mnie zainspirował do działania i później jakoś się tak potoczyło, tak? Zazwyczaj to tak bywa, że jakoś się toczy. I tak przekierowałem swoje działania, gdzieś pojawiłem się na akcji Centrum Wolontariatu pewnego razu i zostałem wolontariuszem. A jak zostałem wolontariuszem, to zacząłem też pracować dla Centrum Wolontariatu. I jak zacząłem pracować dla Centrum Wolontariatu przez kilka lat, to też po czasie też zostałem liderem tego Centrum Wolontariatu. Więc to jest taka ścieżka, która jest też dla nas taką ścieżką marzeń dla organizatorów wolontariatu, bo bardzo nam zależy, żeby to wolontariusze tworzyli tą organizację i też takich osób tutaj poszukujemy. I ja też się bardzo cieszę z tego, że to się właśnie tak potoczyło, że zaczynało się od takich drobnych spraw, przejmowanie inicjatywy, koordynowanie, zarządzanie grupą. I tak w górę, i tak w górę. Czyli taka ścieżka inspiracji, takiego samorozwoju, ale też kariery, można powiedzieć, zawodowej. Tak się złożyło, że jest to też kariera zawodowa, bo póki co jak nie sądziłem, że będę pracował w trzecim sektorze, że będę pracował w organizacjach pozarządowych. Natomiast to jest, już ktoś powiedział, że wolontariat jest jak chodzenie po bagnach, bo to wciąga. To jest bardzo, bardzo... A jak kawa, uzależnia. Albo jak kawa, dokładnie. Więc na co dzień musi być z rana. Więc ja już na tyle się uzależniłem, że po prostu ciężko mi sobie wyobrazić gdzieś pracę w innym miejscu, gdzieś z... Bo po prostu cenię sobie też tą atmosferę, to, że też bardzo dużo młodych ludzi się angażuje w wolontariat, to też jest dużo nowych pomysłów, co roku coś nowego i te nasze działania też są różnorakie, więc dla każdego coś się znajdzie. I to naprawdę uzależnia i ciężko z tego wyjść. Magda, ty również współpracowałaś z wieloma organizacjami, m.in. Stowarzyszenie Wiosna. Jak te doświadczenia wpłynęły na twój rozwój i pracę w Regionalnym Centrum Wolontariatu? Czy przydaje się ta wiedza Tobie jako koordynatorce wolontariatu, pośrednikowi? No myślę, że jak najbardziej tak. Gdyby nie to, że wcześniej przez wiele lat byłam wolontariuszką, to pewnie nigdy nie zdecydowałabym się na to, żeby koordynować wolontariat. Dlatego, że też mam taką perspektywę z dwóch stron. Wiem, jak czuje się taki wolontariusz, wiem, czego potrzebuje wolontariusz, wiem, co jest dla niego ważne, wiem, na co zwraca uwagę, tak jak przychodzą do nas wolontariusze. To też troszkę niektórzy przypominają mnie sprzed kilku lat, więc dzięki temu też wiem, jak z nimi pracować, jest mi łatwiej do tego podchodzić, ale też mogę im opowiedzieć o moim doświadczeniu, więc myślę, że z jednej strony to buduje autorytet, pomaga nawiązywać takie kontakty z tymi wolontariuszami, ale też, tak jak mówię, mam dzięki temu bardzo dużo informacji, dużo wiedzy, którą teraz wykorzystuję. W codziennej pracy. A jak funkcjonuje Wasze centrum? Czy jesteście w jakichś strukturach, bądź w jakiejś sieci, czy też działacie jako niezależna organizacja? Czy macie jakieś standardy swoje, wewnętrzne? Jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o Wasze? Oczywiście współpracujemy z Ogólnopolską Siecią Centrów Wolontariatu, także z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych i też z OFOP-em.
Także to są te sieci, które nas łączą. Lokalnie to też do niedawna funkcjonowała taka sieć organizacji młodzieżowych Synergia i niektóre ze standardów wypracowanych na poziomie ogólnopolskim są też u nas wdrażane. My też przez kilka lat, pracując w Centrum Wolontariatu, zbieraliśmy te nasze doświadczenia, przelewaliśmy na papier i stworzyliśmy też taki nasz wewnętrzny manual, jak pracować w tej organizacji konkretnej, jak nią zarządzać i jakie są dobre praktyki. Tak wewnętrznie dla nas jest to taki potrzebny dokument, do którego od czasu do czasu wracamy i przeglądamy, patrzymy, co się dzieje. I to jest dla nas taki drogowskaz z czasem. Czy macie takie swoje wytyczne wewnętrzne, którymi się kierujecie, jakieś wartości takie nadrzędne, które tutaj wami kierują? A jakie projekty obecnie Regionalne Centrum Wolontariatu realizuje? Realizujemy zarówno projekty lokalne, jak i międzynarodowe. Ja może powiem o tych lokalnych, z racji tego, że też na co dzień przy nich pracuję. Jesteśmy regionalnym operatorem programu Korpus Solidarności we współpracy tutaj z Caritasem w diecezji kieleckiej. Oprócz tego realizujemy taki duży projekt, który nazywa się Centrum Usług Współpracy na Rzecz Społeczności Lokalnej. Jest to projekt, który realizujemy w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Gminami z Powiatu Kieleckiego. Chcemy pokazać wolontariuszom możliwość pracy w środowisku lokalnym, czyli zaangażować ich w te potrzeby w ich gminach, z których pochodzą. Mogą tam pracować ze osobami starszymi, z osobami niepełnosprawnymi oraz z dziećmi, ale też realizujemy działania w pieczy zastępczej, gdzie wolontariusze mogą stać się starszym rodzeństwem. To jest z takich lokalnych. Też prowadzimy projekt Wolontariat w terapii, który pomaga młodym osobom wychodzić z uzależnienia. Pracujemy ze ośrodkiem leczenia uzależnień. No i pacjenci tego ośrodka stają się naszymi wolontariuszami. Przyjeżdżają tutaj do nas do Kielc, odwiedzają różne miejsca, w których działają nasi wolontariusze lokalni. A jakie są twoje takie działania tutaj codzienne? Co należy do twoich obowiązków koordynatora? No to właśnie te wszystkie projekty, o których powiedziałam. Oprócz tego też prowadzenie biura pośrednictwa pracy wolontariackiej, spotkania z wolontariuszami, rozmowy z tymi wolontariuszami. W każdą środę prowadzimy spotkania dla wolontariuszy, którymi też ja się zajmuję. Ale oprócz tego do nas często przychodzą po prostu ludzie z ulicy, którzy pytają, w jaki sposób mogą się zaangażować. Więc ja też dużo czasu poświęcam na to, żeby znaleźć dla nich jakąś odpowiednią aktywność, która też spełni ich oczekiwania i da im dużo satysfakcji. Super. Macie, nasi uczestnicy projektu przymierzają się właśnie do utworzenia w swoich strukturach lokalnych centrów wolontariatu. Co jako szef tutaj centrum mógłbyś poradzić im właśnie na początku tej drogi w tworzeniu takiego miejsca i zarządzania nim? Myślę, że dobrym początkiem dla każdego centrum wolontariatu jest zdiagnozowanie potrzeb lokalnych i przeprowadzenie takiej ankiety, takiego wywiadu społecznego, czy tak naprawdę wolontariat jest w tym miejscu potrzebny, do czego są potrzebni wolontariusze, bo to tak naprawdę wtedy jest to taki punkt wyjściowy do tego, do naszej działalności, żeby pokazać, żeby zachęcić wolontariuszy, też trzeba im zapewnić miejsce pracy, bo myślę, że to jest najbardziej demotywujące dla wolontariusza, kiedy przychodzi, jest pełen sił i zapału, pełen pasji i się okazuje, że tego miejsca pracy dla niego nie ma. A my byśmy jak najbardziej chcieli, żeby rozwijać tą chęć i tą pasję w tym wszystkim. Więc myślę, że od tego przede wszystkim powinniśmy zacząć, żeby zbadać takie potrzeby. A myślę, że wolontariusze z czasem też w okolicy się znajdą, bo chętni są zawsze. Mówiłeś też o sieci centrum wolontariatu w Polsce. Czy właśnie przystąpienie do takiej sieci byłoby korzystne dla naszych beneficjentów? Co daje sieć w ogóle? Jakie są korzyści tej struktury? No przede wszystkim sieć daje know-how, daje wiedzę, daje standardy, daje publikacje, różne rzeczy, które to też wymiana doświadczeń. Dla nas to jest o tyle ważne, że możemy się spotkać,
raz na jakiś czas porozmawiać i się zainspirować do różnych działań. Wiele działań, które prowadzimy w Centrum Wolontariatu, to jest efekt burzy mózgów naszego zespołu, ale też dużo działań to tak naprawdę jest zaczerpniętych gdzieś z Polski, bo myślę, że wszędzie w Polsce mamy dobre pomysły na działanie i ciekawe rzeczy dzieją się gdzieś wszędzie i tak naprawdę to, czego potrzebujemy, to takiej platformy do wymiany doświadczeń i to właśnie daje sieć Centrum Wolontariatu. No właśnie, czyli taka baza inspiracji, baza wiedzy, taki starter, no to jest taka kopalnia też wypracowanych różnych narzędzi, które też my jako centra wypracowaliśmy przez te wszystkie lata i po prostu można skorzystać i się tym posiłkować, wstępując do sieci i tworząc takie swoje lokalne centra. Jakie plany ma nasza organizacja na przyszłość? Co jeszcze przed Wami? Jakie wyzwania? No tak naprawdę każdy projekt jest dla nas wyzwaniem. Staramy się najlepiej go realizować. Są projekty, które realizujemy cyklicznie, dlatego też prowadzimy ewaluacje, wyciągamy wnioski i staramy się wdrażać te dobre rozwiązania. No chcemy cały czas się rozwijać. Chcemy też docierać do nowych ludzi. Chcemy, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach. Chcemy cały czas pozyskiwać nowych wolontariuszy, ale też realizować nowe projekty. No też do tej pory nie mieliśmy projektów dla seniorów i też od dłuższego czasu zastanawiamy się, jak możemy to zmienić. Także planów myślę, że jest całkiem sporo. Całkiem sporo jest, są też plany infrastrukturalne, żeby poszerzyć to miejsce, bo przede wszystkim Centrum Wolontariatu to też jest miejsce spotkań i to też działa na takiej zasadzie, że wolontariusze przychodzą do nas, korzystają z warsztatów, korzystają z różnorakich zajęć, które mamy dla nich i to są zajęcia darmowe i też czasem już dochodzimy do wniosku, że tego miejsca już nam powoli brakuje, chociaż przestrzeń tutaj jest całkiem spora i nie wiem, czy w tym materiale też słychać, ale tutaj cały czas się otwierają drzwi i ktoś wchodzi, wychodzi, to też nasi wolontariusze europejscy tutaj się przewijają i tak, no i chcemy rozwijać tą naszą działalność. To, co Magda powiedziała, to wolontariat dla seniorów, to też na pewno gdzieś jest miejsce do rozwinięcia tego. Na pewno też przez wiele lat chcieliśmy, takim naszym marzeniem było, żeby jeszcze bardziej rozwinąć wolontariat w kulturze, więc tych pojedynczych elementów, które chcielibyśmy jeszcze bardziej pokazać, jak można się zaangażować, żeby jeszcze bardziej to wzmocnić. No i też, co dla nas jest ważne, żeby też rozwijać te lokalne centra wolontariatu, żeby to nie było, że jak jesteśmy w województwie świętokrzyskim, żeby to nie było scentralizowane tylko i wyłącznie w Kielcach. Też współpracujemy w regionie i z chęcią też byśmy oddali część naszej pracy gdzieś w powiaty, żeby tam powstawały faktycznie te lokalne centra wolontariatu, bo tam są ludzie, oni wiedzą najlepiej, jak dotrzeć do społeczności lokalnej, oni też najlepiej znają potrzeby tych społeczności. My oczywiście służymy radą, pomocą i tym know-how, które mamy i zawsze jesteśmy chętni do tego, żeby pomóc przy otworzeniu takiego lokalnego centrum. No i to też jest oczywiście w naszych planach, żeby rozwijać tą sieć lokalnie. No ja muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tutaj pracy zespołu. Rzeczywiście przestrzeń i to wszystko, co tutaj się dzieje, robi ogromne wrażenie. I cóż, no życzę Wam, żeby te wszystkie projekty i działania ujrzały światło dzienne, żeby to wszystko się rozwijało, hulało i żeby Wam się tutaj fajnie to wszystko działo. I dziękuję Wam za to spotkanie, za rozmowę. Naprawdę wiele inspiracji, wiele cennych wskazówek też dla naszej organizacji i dla naszych też widzów. Będziemy też tutaj się tym inspirować i też może coś podpatrzymy i wdrożymy. A naszymi gośćmi dzisiejszego webinarium byli Maciej Ziernik, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach i Magdalena Gwóźdź, koordynator wolontariatu. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.